tam jest i nie wiesz, że nie wstawać aż tak. Ale chodziło o przejście, bo jest zablokowany. No to się ja nie przypuszczałem, że ja jestem już taki szeroki strasznie. Ale widocznie ta szerokość, ta grubość, ta objętość to przychodzi z wiekiem. Przyjdzie z czasem. Z czasem, ale ja nie wiem nawet z którym czasem. A... przyszłym. Przyszłym. Ale jeszcze jest czas po łacinie pluskwam perfektum, czas przeszły dokonany zdaje. Zaprzeszły to jest. O, bardzo przepraszam, tak jest. To z racji wieku to ten fon Alzheimer nie tak dobrze. Ja tak Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz powitam w salonie muzycznym. Aż mi z wrażenia, proszę Państwa, kufer opada. Dobrze, że tylko kufer mi opada oczywiście. I tak przyglądam się temu szpanu tutaj, który tu kręcił się przed moim wejściem. A Baści, co tu Baście? Zanim Baście odpowiesz, to ja jeszcze bardzo przepraszam. Z Włości różnych witam gości przeróżnych. Witam z Włości Wrzeszcz, tak? Madame, nie mademoiselle Anna, proszę się pokazać. Wieków nadeszła, nie z świat, proszę nie mylić. Z Włości Wrzeszcz także. Madame, nie mademoiselle, także. Madame Katarzyna. Proszę nie mylić z baśniami żadnymi, ale Konsłowik. Konsłowik także z zaświatów, także. Pani Słowikowa z Kanada. Fon Czarny jest także. Proszę bardzo, o, jest już Fon Czarny. Proszę sobie rozgościć, a teraz zapytam pana obcesowo, co pan mnie tu właści przyszedł, po cóż? To właśnie nie wiesz, kto ja? Nie wiem, ktoś ty. Ja mam Christopher von Katz. Inski. Szczególnie ten Katz Inski. Ja sobie nie bolguję, tylko czekam na wyjaśnienie. Cóż pana tutaj sprowadza w te progi? Burmistrz. Abym zobaczył, czy wasz tu nie jest czymś jakiś stawolik. Ja stawolik. Jakiś betetens, które oglądałyby w imieniu mego burmistrza. W imieniu burmistrza. Burmistrza tegoż miasta. Zasnego i pięknego miasta. Zasnego miasta Sopot. Sopot. Nie wiem, co powiedzieć. Właśnie mnie to dobrze zakonferował, ale coś ty właśnie masz jeszcze może być coś do sprawdzenia. Ja to schowam do ostre. Ja tu o tych laseczkach to właśnie jeszcze opowiem troszeczkę, tak? Kiedyś? Nie, w niedalekiej przyszłości. Widzisz pan ten, cudnej urody fortepian? Ten fortepian widzisz pan? A to już liczyłem dzisiaj na ekranie tam. Ile by wyszło? Oj, dużo, aż nie wiem, jak to się... Jedną ręką na pewno nie da się objąć, prawda? Nie da się objąć. No też tak przypuszczam. Drodzy Państwo, to i drogi Panie właśnie. Od samego Zimmermana, od czasu Zimmermana, to jest tego Henry'ego i Jonathana Zimmermana, tak? I on to tak uporządkował, że jak się uderzy, to te tłoczki, one, proszę pana, one tak trzymają i nie odskakują, że jest. A dźwięk wykonać. Nie, ja zaproszę tutaj prześliczne urody panią od muzyki. Pani od muzyki jest także zaproszona, jest Paulina Leda. Tym razem mam władzę. Fon Kaczyński, Nemezi Plac, Plac i Sprejcie. Kaczyński, Plac, Nemezi Plac, Plac i Sprejcie. Tak? Siadam. Ja postarałem się o ten portefel, to znaczy nie ja się postarałem, tylko czcigodny profesor Sterski załatwił, proszę delikatnie na tym grać. Ale postaram się pani. A mogłaby nam pani zaprezentować jakiś taki fragment? Mnie się przypomina, że niejaki fon... Beethoven. Nie Katz. Właśnie nie komponujesz. Beethoven. Beethoven. Frau Elif. Paulina Leda and co ja? Po angielsku, mieszają mi się te języki. Proszę! Dobra. Ciepło się zrobiło.
jeszcze raz powtórzę? Tu mi się coś przyda. O, słyszę Państwo? Można się komuś zdać. Bardzo poetycko się zrobiło. Będzie też trochę poezji. Piękna pani moich marzeń, srogo sobie ze mnie drwi. Zginę dla niej, jeśli każe, jeśliż słówko szepnie mi. A to nic innego, tylko proszę Państwa, Ogiński. Michał Kleopas Ogiński. Ale zamiast czytać, to ja może zaśpiewam. Piękna pani moich marzeń, srogo sobie ze mnie drwi. Odeszła piękna pani, i to pan sobie taki jakiś skończył, a zostawiam Państwa z tą nocą. Madame Anna Kinga. Thank you.
Tamto, nie trzymaj nóg na stole, rąk pod stołem, nie trzymaj, ale nie da. Przedenerwowało się, ale mam nadzieję, że zostanie długo. Drodzy Państwo, chciałbym, tak jak już wcześniej zostało powiedziane, młody Czesław Jan gra na instrumencie altówka. To są takie większe skrzypce. Nie chcę. To mniejsza altówka. Ach, przepraszam bardzo. Trzymajmy. Tak, i tego się trzymajmy. Skrzypce to jest mniejsza altówka. I tego się trzymajmy, proszę Państwa, dobrze? Tak. I w tym momencie, zanim jeszcze Czesław Jan nastroi się, przygotuje. Nastroi? Przecież się. A no wystrojony jest, owszem. No to nas, jak nas stroi? On się stoi, to się instrument stroi. Właśnie. Von Kaczyński oczywiście jak zwykle jest niedoinformowany cię. No to pojmiesz właśnie. Ale drodzy Państwo, zanim Czesław się przygotuje, może Państwo zdradzić pewnego rodzaju tajemnicę. Mianowicie w roku 1637 została w Gdańsku i właściwie tu ustanowiona przysięga. Czy ktoś z Państwa pochodzi z Trójmiasta w ogóle, jako takiego? Trójmiasta. Kto jest z Trójmiasta? Wszyscy z Trójmiasta. Dobrze, a czy ktoś jest nie z Trójmiasta tutaj obecny? O, dwie osoby, tak? Cztery. No to, proszę Państwa, w 1637 roku została uchwalona przysięga dla obcych, która obowiązuje z dnia dzisiejszego i która nie została anulowana żadnym dziennikiem ustaw.